Rozdział 5. Przemówił znów Pan do Mojżesza. Rozkaż Izraelitom usunąć z obozu każdego chorego na trąd, cierpiącego na wycieki oraz tego, kto stał się nieczysty przy zwłokach zmarłego. Tak mężczyznę, jak i kobietę macie usunąć poza obóz, aby nie plugawili waszego obozu, gdzie ja mieszkam pośród was. Uczynili tak Izraelici i usunęli ich poza obóz. Tak uczynili Izraelici według tego, co Pan nakazał Mojżeszowi. Witam serdecznie na kanale Zakochanej w Biblii, gdzie wspólnie czytamy Biblię ze zrozumieniem. Otwieramy 5 rozdział Księgi Liczb, który odbiega od dotychczasowego uporządkowego opowiadania. Dotąd Księga Liczb wywyższyła rolę kapłanów i lewitów, wydzielała funkcje poszczególnym rodzinom lewickim. 7 rozdział będzie dalej opisywał życie wokół namiotu spotkania. W środku tego opowiadania redaktor jakby wstawił 5 i 6 rozdziały, które mówią o trędowatych, o kobietach posądzonych o cudzołóstwo, o nazireacie. Zadaniem czytelnika jest odgadnięcie logicznego związku między wstawką ustawodawczą a wątkiem narracyjnym. Pierwsze 4 wersety przypominają prawo odnoszące się do choroby trądu. Odsyłam do naszego komentarza na temat tej przypadłości. W narracji Księgi Liczb widzimy już jasno taki schemat. Kapłani chronią lewitów przed śmiercią skutkiem oglądania Arki Przymierza lub nawet dotykania sprzętów liturgicznych. Lewici chronią wspólnotę przed śmiercią skutkiem bezczeszczenia świątyni. Teraz przypominam się, że cała wspólnota ma pilnować, aby nie dopuścić, aby osoby nieczyste zbezcześciły cały obóz. Osoby nieprzychylne widzą tutaj system kastowy, ale taka interpretacja stoi z dala od całej dynamiki, którą Biblia nam wykłada od pierwszego wersetu, zaczynając od stworzenia poprzez odkupienie do uświęcenia. W tych przepisach trądowych nie buduje się piramidy władzy, skoro każdy członek wspólnoty może zachorować i otrzymać status trędowatego, nie wyłączając lewitów ani kapłanów. Zauważmy, że 3 werset mówi o mężczyźnie i kobiecie nie jak zwykle słowami ish, isha, ale słowami z 1 rozdziału Księgi Rodzaju, słowami zachar i nekebach, męski i żeński. Bóg stworzył Adama na swój obraz i podobieństwo, zachar i nekebach go stworzył. Rozmawiamy o Adamie, o człowieku z dużej litery, o istocie, która została powołana do życia dla zjednoczenia z Bogiem. Adam, członek ludu Bożego, człowiek odkupiony, jest w pełni człowiekiem tylko wtedy, kiedy jest na obraz i podobieństwo Boże. Każdy jest obrazem Boga, ale podobieństwo może być utracone skutkiem grzechu. Aby człowiek mógł unosić się ku Bogu i zjednoczyć się z Nim, musi odzyskać podobieństwo utracone skutkiem grzechu. Nieczystość jest właśnie tym, co szpeci podobieństwo Adama do Boga, a więc możliwość ich zjednoczenia, co unicestwia sens i cel samego systemu ofiarniczego w świątyni. Nieczystość zagraża całemu projektowi zjednoczenia z Bogiem, zwłaszcza, że może dotykać nie tylko pojedyncze osoby, ale całą wspólnotę. Dlatego trzeba dopilnować, aby obóz nie został zagrożony nieczystością, która udaremniłaby całą rację istnienia wspólnoty i świątyni. Odizolowanie nieczystych nie oznacza ich potępienia, nie jest aktem ekskomuniki. Ich odizolowanie pozwala na to, żeby cała wspólnota nadal gorliwie pracowała nad swoim odzyskiwaniem podobieństwa do Boga, aby móc jednoczyć się z Nim. Czyści pociągają innych za sobą, również nieczystych. Osoba trędowata tymczasowo nie może uczestniczyć w ruchu liturgicznego podniesienia, co nie oznacza, że jest wykluczona z dóbr wypływających z ołtarza na korzyść całej wspólnoty.
Kolejne wersety przypominają inne prawo z Księgi Kapłańskiej, tym razem dotyczącego winy moralnej. Przemówił znów Pan do Mojżesza tymi słowami. Powiedz Izraelitom, jeżeli mężczyzna lub kobieta dopuszcza się jakiegoś grzechu wobec ludzi, popełniając przestępstwo przeciw Panu, to osoba ta ponosi winę. Mają wyznać grzech popełniony i oddać dobro nieprawnie zabrane z dodaniem piątej części temu, wobec kogo zawinili. A jeśli nie ma on krewnego, któremu można by zwrócić, zwrot należny Panu przejdzie na kapłana, z wyjątkiem barana ofiarowanego na ofiarę przebłagalną, przez którą dokona tamten na nim obrzędu przebłagania. Wszystkie zaś święte dary, które przynoszą kapłanowi Izraelici, należeć będą do niego. Święte dary każdego Izraelity będą należały do kapłana. Cokolwiek ktoś da kapłanowi, stanie się jego własnością. Tym razem mężczyzna i kobieta zostali określeni słowami isz-isza, a więc tematem tego fragmentu są stosunki poziome międzyludzkie. Jaki to ma związek z poprzednim akapitem? Taki sam jak dwie tablice dekalogu umieszczone wewnątrz Arki Przymierza. Pierwsza tablica odnosi się do stosunków między Bogiem a Adamem, stąd Zachar i Nekebach. Druga tablica dotyczy stosunków międzyludzkich, stąd Isz-Isza. Innymi słowy, próżna byłaby nasza pilność w zachowaniu czystości świątyni i wspólnoty, jeśli tablice dekalogu nie mieszkają w sercu wspólnoty, a więc prawo Boże ma być wyryte nie tylko na kamieniu tablic przymierza w Arce, ale przede wszystkim ma być przeżywany w ciele wierzących, w konkretnych okolicznościach życia codziennego wspólnoty. Gdyby zaniedbywać sprawiedliwość społeczną, cała liturgia świątynna ze swoimi kapłanami i lewitami byłaby już tylko pustą maskaradą. Przypomina to proroctwo z Księgi Ezechiela. Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju. Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serca nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Zabiorę wam serca kamienne, a dam wam serca z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Powyższe słowa wybrzmiały w czasach powrotu z wygnania, które są analogiczne do czasu powrotu z Egiptu. W obu przypadkach upomnienie jest takie samo. Arka Przymierza nie działa automagicznie. Tablice dekalogu mają być wyryte na sercu wszystkich wierzących, a nie tylko na kamieniu. Dekalog jest drogowskazem dla rozkazu wyruszenia w drogę wewnętrzną, taki sam jak w słowach usłyszanych przez Abrahama na początku historii zbawienia. Lech, Lecha, idź w siebie. Dlatego każdy, kto odpowiada na Boże wezwanie do wyruszenia w drogę, jest duchowym synem Abrahama. I tak jak Abraham ma zrozumieć, że przygoda, do której nas wzywa Bóg, jest przygodą wewnętrzną, nakierowaną nie na podbój świata zewnętrznego, ale na odzyskanie naszej natury adamicznej poprzez pokonanie trzech wrogów – ciała, świata i szatana. Rozwój duchowy nie dokonuje się poprzez nabywanie, ale poprzez wyzbywanie się wszelkich wyobrażeń, jakie mamy na własny temat. Jak się dalej okaże, nie jest to sprawa prosta, ale możliwa. Człowiek stopniowo odkrywa prawdę i nabywa pokory, aż do zrozumienia swojej nicości bez Boga. Doświadczenie tej prawdy nie przyjdzie w sposób intelektualny,
ale poprzez cielesne wydarzenia z naszego życia. Dlatego też niezbędne jest cielesne wyruszenie w drogę. Tak jak Adam i Ewa po ich pierwszym grzechu. Ich wygnanie z raju i posłanie w drogę nie były karą, ale impulsem do podążania drogą powrotu poprzez nabywanie wiedzy o sobie, a więc pokory. Grzechem jest każde zaprzestanie pielgrzymowania. Dojścia do wniosku, że już się do czegoś doszło i już nie trzeba postępować naprzód. Co będzie ciągłą pokusą dla ludu Bożego, który chciałby już osiąść się w ziemi obiecanej i więcej się nie wysilać. Bóg będzie musiał zmuszać taki lud do kontynuowania drogi poprzez kolejne wygnania i powroty. Tak więc w drodze do poznawania samego siebie, w drodze do pokory, nie można zadowolić się błyskotliwym startem, ale trzeba powoli i konsekwentnie podążać wytrwale naprzód. Podobnie jest z naszym wyrażeniem miłości do Boga. Na początku wyznajemy ustami naszą miłość i wydaje nam się, że już dużo zrobiliśmy. Ale jest to tylko początek przygody prowadzącej do miłości całkowitej i wyłącznej. Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. Chyba jasne jest, że nikt z żyjących na ziemi jeszcze nie doszedł do tak doskonałej miłości, a więc powinien zawsze podążać drogą coraz głębszej miłości, nigdy nie ustając. Nasza miłość do Boga wyraża się w naszym posłuszeństwie Jego przekazaniom. Na początku, jeśli uda nam się z grubsza nie grzeszyć przeciwko przekazaniom dekalogu, wydaje nam się, że już jesteśmy całkiem porządnymi ludźmi. Ale nie możemy na tym poprzestać. Powinniśmy podążać naprzód, w drodze do coraz doskonalszego utożsamienia naszej woli z wolą Bożą, co wyraża się najpierw w dokładnym spełnianiu wszystkich naszych obowiązków, a później w przyjmowaniu wszystkich okoliczności naszego życia jako wyraz woli Bożej. Wstawka 5 i 6 rozdziału Księgi Liczb dotyczą więc miłości bliźniego, drugiej tablicy dekalogu, gdzie jest m.in. mowa o małżeństwie i zakazie pożądania. Dalszy ciąg tekstu omawia właśnie sprawę cudzołóstwa, ściśle mówiąc podejrzenia o popełnienie cudzołóstwa, co omówimy w następnym odcinku. Póki co życzę owocnego słuchania. Mówił znów Pan do Mojżesza. Rozkaż Izraelitom usunąć z obozu każdego chorego na trąd, cierpiącego na wycieki oraz tego, kto stał się nieczysty przy zwłokach zmarłego. Tak mężczyznę, jak i kobietę macie usunąć poza obóz, aby nie plugawili waszego obozu, gdzie ja mieszkam pośród was. Uczynili tak Izraelici i usunęli ich poza obóz. Tak uczynili Izraelici według tego, co Pan nakazał Mojżeszowi. Przemówił znów Pan do Mojżesza tymi słowami. Powiedz Izraelitom, jeżeli mężczyzna lub kobieta dopuszcza się jakiegoś grzechu wobec ludzi, popełniając przestępstwo przeciw Panu, to osoba ta ponosi winę. Mają wyznać grzech popełniony i oddać dobro nieprawnie zabrane z dodaniem piątej części temu, wobec kogo zawinili. A jeśli nie ma on krewnego, któremu można by zwrócić, zwrot należny Panu przejdzie na kapłana, z wyjątkiem barana ofiarowanego na ofiarę przebłagalną, przez którą dokona tamten na nim obrzędu przebłagania. Wszystkie zaś święte dary, które przynoszą kapłanowi Izraelici, należeć będą do niego. Święte dary każdego Izraelity będą należały do kapłana. Cokolwiek ktoś da kapłanowi, stanie się jego własnością.